A w dzisiejszym odcinku Ford Mondeo zobaczysz, jak można rozwiązać bardzo prosty problem z turbiną. Gdy w pewnym momencie, jadąc samochodem i dając naprawdę dobrze do wiwatu, i nagle okazuje się, moi drodzy, że wyskakuje nam usterka silnika. I co my z tym możemy zrobić? Najpierw przybutujmy sobie jeszcze raz, aczkolwiek to może skończyć się tragedią, jeżeli coś tam się dostanie. Dlatego wolałbym się zatrzymać i sprawdzić, czy przypadkiem to, co zobaczycie w tym filmie, nie uległo uszkodzeniu w waszym samochodzie. Brak mocy, mocne dymienie z tyłu przy gazowaniu, to świadczy o nieszczelnym układzie dolotowym. No niestety, ale dosyć często w dieslach, w klekotach jest to dosyć popularny problem. Wysoka temperatura, kiepskiej jakości oryginalne części albo po różnego rodzaju ekscesach. Bo ten samochód to miał trochę ekscesów. No ale co? To, że ktoś powie, że nie każda morda pasuje do Forda, to ja powiem, że może ten profil, albo tak per coś tam będzie pasować. Bo jak dbasz, tak masz. Jeżeli troszeczkę miłości włożysz w każdy samochód i pomyślisz, co to się tam dzieje, i dasz do odpowiednich osób, którzy zajmują się mechaniką, to naprawią ci. Ale pewne rzeczy jesteś w stanie sam zrobić. Dlatego zapraszam cię na film. Zobaczysz, w jaki sposób zdiagnozowałem, co zobaczyłem, co się wydarzyło. I pokażę wam, jak, kurczę, no partacze zrobili, że no się olej lał. Cześć. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji u was kiedykolwiek w Fordzie Mondeo, że będziecie mieli czarny dym podczas dawania gazu, ewentualnie wyskoczy wam usterka silnika. Ja to wiem, wy to teraz widzicie. Tutaj mamy uszkodzony wąż. To już wychodzi z interkulera. Tutaj mamy czujnik temperatury. Tutaj jest czujnik przepływu powietrza. I zasada jest bardzo prosta. Ten liczy, ile powietrza wlatuje w układ, czyli tu leci na dół do turbiny. Z turbiny idzie skompresowane powietrze do interkulera, który jest tutaj, i wychodzi sobie tu właśnie tą rurą. Wymienimy na taką. I tu jest ten czujnik powietrza, który sprawdza, jak bardzo interkuler schłodził podczas jazdy ileś tam masy powietrza. I teraz tak, jeżeli bardzo patologicznie prosto, każdy może sobie to tam na dowolne wziąć. Wrzucamy 1 metr sześcienny powietrza. Mamy gdzieś nieszczelność w tym miejscu. Komputer myśli, że dostarczyliśmy skompresowany 1 metr sześcienny powietrza, a połowa, załóżmy, uciekła, czyli 0,5 metra sześciennego powietrza gdzieś doszło i uciekło. No bo tu zobaczcie, tu się całkowicie rusza, tu jest nieszczelność, to jest rozjechane, zaraz wam pokażę. I przez te wtryski jest dawana znacznie większa dawka paliwa, bardziej bogata. Z tego tytułu też samochód będzie więcej palić, będzie kopcić i czarny dym. Zbyt bogata mieszanka. Jeżeli jest zbyt bogata mieszanka, to przepala po prostu bez żadnego efektu, bez żadnego konkretnego wow. Paliwo, które my marnujemy, i jest większe spalanie. To jest bardzo chłopski rozum. Żeby wymienić płaski śrubokręt, odkręcamy sobie tu. To jest bardzo proste. Każdy byłby w stanie to wykonać, zrobić. No, no coś nie tak. I wiecie co? Ja to lubię sobie takie rzeczy porobić, bo przynajmniej mnie to uspokaja od zgiełku codzienności, całego tutaj otoczenia i wszystkiego. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Oczywiście zobaczcie, czarne, czarne, bo turbo przepuszcza. Gorzej by było, jakby nam ubywało tego oleju jakoś masakrycznie. No a jak ubyje nam setkę, to się nic nie stanie, bo turbo zawsze coś tam popuści już. Teraz zdejmę to. Pokażę wam, jak to wygląda rozwalone. Zobaczcie sobie. Tam w środku ten tu element, ten tu,
On jest po prostu wywalony. Tu jest dziura, tu pod spodem wywaliło to, co chciałem zrobić. No i tutaj poszarpało od temperatury, od wszystkiego. Czyli nic z tą rurą nie zrobimy, bo ona już jest wychechłana, wyciućkana i w ogóle. Tu odkręcamy i musimy się dostać jeszcze w tym miejscu. Tu, w tym miejscu musimy się dostać i odkręcić. Więc ściągamy tablicę rejestracyjną i wszystko, co jest wokół. No i tak jak widzicie, tutaj jest jedna śrubka do odkręcenia. Troszeczkę jest tutaj, popociło się. No i to trzeba ogarnąć. Jak to odkręcimy, no to wkładamy wąż od turbo i sprawdzimy, w jakim stanie. Tutaj widać, że coś podciekało, coś się działo, ale to było kupę lat. Nikt tego nie ruszał, nie dotykał. No i znalazłem kolejną taką przyczynę, która, jak to się mówi, jak coś rozbieramy, to patrzymy, że paprochy tu już były. Tu brakuje takiego kołnierza i ta rura nie do końca jest adekwatna z tym, co tutaj mamy. Bo tam jest dosyć długi gwint, a to aż wchodziło do końca, a to taki twardy dosyć tworzywo sztuczne, że w porównaniu no, do tej rury, zobaczymy jak to będzie, ale to mniej więcej w takim formacie. Zakładamy nowe dytki, no zobaczymy, no mi się wydaje, że to w zupełności wystarczy. No i teraz znaleźliśmy tu z młodym majstrem pewne niezgodności, zobaczcie. W opcji kupionej, nie oryginał, tylko wersja zamiennikowa, mamy dłuższą część, która nachodzi na część interkulera od strony już schłodzonej, a tu mamy taki kawałek. Ta opaska cała zawalona, zasyfiona, bo gdzieś tam sobie coś popuszczało. To sobie porobić? Możesz tam porobić. Dzięki, tata. I tu teraz popatrzcie sobie, że jakie są różnice w tym wszystkim. No, to jest wychechłane, zniszczone do dupy. 440-500 zł. No od 300 załóżmy, a to 139 zł z transportem. Czy coś takiego. Ile to kosztuje? 139. Bo mamy tutaj paragonik nawet. Nie jest to żadna reklama, bo nie dali tego nawet w promocyjnej cenie. No chyba, że napiszecie, że Roli sobie kupił i nic nie dostał od nich. Ale to już od Was. Jeżeli to wytrzyma temperaturę, jest odporne na rozciąganie pod wpływem dużego ciśnienia powietrza, masy powietrza, tak jak to, jest odporne na wibracje, nie popęka i wytrzyma z 4, może 5 lat, to będzie spoko, no ale samo mówi za siebie, no. Rozchechłane, dobre. Tu czegoś brakuje. Tu Wam wrzucę, jak wygląda ta część. W internecie znajdę Wam, zrobię wrzutkę tutaj tego. Ale tu definitywnie czegoś brakuje. Definitywnie ktoś tutaj to uchechłał chyba kątówką albo jakimś nożem uciął i po temacie tak naprawdę jest. Dobra, montujemy to. To będzie zamontowane. A to nie będzie zamontowane. W taki sposób. W taki sposób to będzie zamontowane. O, tak to będzie zamontowane. W taki sposób będzie to zamontowane. Więc montuję to teraz. Taki tipek, ściągnijcie sobie delikatnie tą opaskę, tak żeby Wam nie zjechała, nie zlatywała podczas zakładania. Więc na to uważajcie. To taka prosta rzecz tak naprawdę, każdy jest w stanie zrobić. Oczywiście weźmiemy sobie taki czyścik. Pikniemy parę razy tutaj i wyczyścimy sobie tą kawałek uły, tak żeby to dobrze dolegało. Śmierdzi trochę, ale co? Nie, ale śmierdzi. Nie wąchaj, nie wąchaj, bo jesteś młody. Dobra. Śmierdzi to jak szybko. Jest już to takie czyściutkie. No i zakładamy. Tu mamy skręcone.
dociągnięte do samego końca. No i tu pozostaje do skręcenia najpierw śrubokręcikiem, a później bierzemy sobie taki siódemeczkę i pomału sobie to skręcamy. Oczywiście można później jakimś takim, załóżmy, płynem do sprawdzania szczelności sprawdzić, czy jest szczelne, czyli damy po prostu troszeczkę gazu, turbo się zakręci, zobaczymy, czy tutaj jakieś bąbelki powstają. Jeżeli powstają, to znaczy, że trzeba jeszcze dokręcić, ale tak, żeby po prostu przepustnicy nie uszkodzić. Też oczywiście z wyczuciem. Wszystko. Wszystko z wyczuciem. Oczywiście silnik trochę popracuje, nabierze temperatury, to też wtedy dokręcamy. No bo jeżeli za mocno dokręcimy, no to wiadomo, co się może wydarzyć, tak? Przecież to nie są żadne mądrości, które ja bym teraz wymyślił, tak? I już. Więc jest spoko. I to na chwilę obecną tyle. Zaraz odpalimy autko i zobaczymy, jak będzie zachowywać się. No to tak. Zauważyłem, że silnik mniej drga. Czyli taka równiejsza praca. Więc jest spoko. Czyli okej. Wyczyścić, obczyścić to wszystko i uważam, że została naprawa zrobiona tak, jak trzeba. Zobaczymy, jak to będzie w eksploatacji, prawda? Czy coś tam gdzieś dalej nie wyjdzie, no bo to wszystko jest normalne, że gdzieś też może pójść nie tak. No nie myli się tylko ten, co nikt nic nie robi, prawda? Klima. Rurka zimna, czyli chłodzi, więc jest spoko. Więc jest ciekawie. Klima jak na razie daje radę, ale wiem, że chłodnicę klimatyzacji, skraplacz będzie do wymiany. Intercooler też za jakiś czas pójdzie do wymiany. Ale widzę, że mniej tu wibruje, więc na razie jest spoko. Jestem zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie ze spalaniem i z mobilnością i ze wszystkim. Spoko. Teraz zobaczymy sobie taki prosty teścik. Klimę wyłączamy, zmniejszamy tutaj na zero i patrzymy, czy coś tam się dzieje. Sprawdźmy, czy coś tam sobie sturkło. Spaliny ciepłe. Standardowo powinno być tutaj, moi drodzy, czarno. Czyli, moi drodzy, operacja się udała. Pacjent będzie dalej żył, ale będzie miał kolejne operacje. Troszeczkę inaczej silnik pracuje. Tak jakby brakowało tej szczelności po stronie doładowania. Tak coś moje ucho, tak to bardziej coś tam klepało. I mogło być to spowodowane tym, że no ten intercooler przepuszczał powietrze i tutaj się działy jakieś dziwne cuda. No jest spoko. Wiem, moi drodzy, że większość z was i tak powie, że Ford gówno Ford i wszystko, co jest z tym związane. Ale produkt nie był przedstawiony z tego względu, że, moi drodzy, nikt za to nie zapłacił. Ale to nie jest jakąś hańbą, żeby pokazać numery, które są. Tak samo, skąd to zostało zakupione. Gwarancja chyba na to jest 24 albo 12 miesięcy. Uważam, że wykonanie pod 2.0 TDCi 140 koni, 2007 rocznik, Ford Mondeo, jest odzorowanie 1:1 z oryginałem. Zobaczcie sobie, jakie numery seryjne ma oryginał. FOMOCO. To są oryginalne części do Forda. Więc tutaj macie oryginał. Tak.
A tam w środku, we Fordzie Gównowordzie, jak to większość ludzi pisze pewnie w komentarzach, a Fiat jego brat, jest zamontowane. Elastyczne, fajne. Poprawa jakości dźwięku silnika. Prawdopodobnie brakowało tego takiego dopchania tego powietrza z strony turbiny. A wyciszyło. No co? Na chwilę obecną polecam, rekomenduję. Jeszcze oczywiście zrobię przejazd. Jeżeli będzie wszystko ok, zrobię tak z 50 km, przejadę się tu z młodym i zobaczymy. Jeżeli wszystko będzie ok, no to jak najbardziej łapeczka w górę, polecam Wam serdecznie zakup tego typu zamiennika. No bo wydać 400 zł do samochodu, który warty jest z 10 tysięcy zł albo z 6, no to trochę przesada. Jeżeli jest wzmocniony, 5 mm grubości, milimetry się zgadzały i wszystko, uważam, że warto. A teraz przyczepię sobie taką ramkę. Mój mały pomocnik pewnie mi pomoże w przyczepieniu ramki, bo lubi wkręcać. Można sobie to spalanie zmniejszyć oczywiście, tylko trzeba nauczyć się jeździć tak wszystkim, tak? Małe obroty, ale tak, żeby dwumasa nie dostawała po dupce. I spoko, no zobaczcie sobie, już tak naprawdę 3,6, więc jest spoko. Podsumowując, moi drodzy, całą tą naprawę. Banalnie prosta, dosłownie dziecko byłoby w stanie wykonać tą czynność, tą pracę. Dlatego też określam to jako bardzo łatwa wymiana. Ściągnięcie z przodu maskownicy grilla, 5 minut roboty. Odkręcenie tablicy rejestracyjnej, no bo trzeba ją odkręcić. Wymiana tego wszystkiego, nałożenie sobie, dostosowanie, praktycznie plug and play. Nic nie trzeba było poprawiać, więc to co tutaj macie, czyli z tego sklepu ta cała rura do turbo, do Forda Mondeo MK4 z 2007 roku, 2.0 TDCi turbo diesel, jak najbardziej tak. Zauważyłem kilka zmian. Mniejsze wibracje silnika. Ale pojeździmy, zobaczymy. Nie zauważyłem, żeby z tyłu przy ostrej torpedzie no jakiś był wielki dym. Kurczę, no dla mnie spoko, spoko. Nie zauważyłem też ani siwego, ani jakiegoś czarnego dymu, tylko normalna smuga jak leci, więc jest ok. Więc jestem zadowolony z tego, co zrobiłem z młodym pomocnikiem. No mówię, no 5-letni syn jest w stanie takie rzeczy zrobić, jak odkręcić. Pokażesz dziecku i dziecko jest w stanie to zrobić, ale musi być pod nadzorem. Samemu nigdy nie pozwalaj, bo ci włoży tam kamienie i będziesz miał problem później z tego tytułu. Dlatego zawsze rób to, można powiedzieć, z głową. Takie wymiany, to tylko ubrudzisz sobie rączki i nic więcej. Więc ja uważam, że każdy jest w stanie to wykonać. Co się poprawiło? Na pewno kultura jazdy, przyspieszenie, nie ma takiego turbolaga. Przesunęłoby się ten taki turbolag, bo przedtem to było, że dało się gazu i tak zanim to złapało, tam turbo dobrze się kręci. Nie powiem, że nie w tym Fordzie. Dlatego też jakieś tam opcje są. Na pewno trzeba będzie zrobić jeszcze taki dokładny test strzelności interkulera. Czy przypadkiem gdzieś tam nie ma jakichś dziur? No bo każdego dnia, jak jeździmy po tych wiejskich drogach i po drogach, to są kamyczki. Te kamyczki no, są jak pociski. No i się nie ma co dziwić, że ta chłodnica, klimatyzacja, interkuler i kuler do chłodzenia może dostać i być dziurawy, więc by musiał ktoś usunąć wszystkie kamyczki. O, sieją pogodę. Tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Ja jestem zadowolony. 139 zł z transportem. Dobra cena w porównaniu do 400 czy tam 300 iluś. Spoko. Oczywiście ktoś powie, ale lepszy by był oryginał. Chcesz? To kup sobie do swojego Forda oryginał jak chcesz. Masz podane numery seryjne. Widzieliście, że ktoś tam zrobił rzeźbę.
ja kleiłem przy przepustnicy, a był tam Janusz z Grażyną, cytując takie powiedzenie większości Polaków i Januszy, i jakichś tam innych majstrów, mirasów. Przy samym interkulerze już był problem, podciekało. Dlaczego? Dlatego, że taka sytuacja, że trochę z turbiny tego oleju zawsze pójdzie jakiś taki filmik olejowy, ale to z czasem, jak jest szczelne, to turbina nie puszcza tak za bardzo tego oleju. A jak jest nieszczelne, no to ona potrafi puścić tą trochę tej oliwy. I już, popytajcie się mechaników, to powiedzą. Każdy mechanik powie, każde dobre turbo musi trochę puścić oleju. No nie musi, no nawet zdarzają się turbiny, że no, w interkulerze nic nie ma, wszystkie rury są czyste i już. No zależy od przebiegu, powiedzmy sobie szczerze, tak? Przebieg jest bardzo fundamentalną kwestią. A tak, tam jest moja drabina, z którą sobie jeżdżę i sobie wykonuję różne czynności. No, tak to wygląda. I co? I to tyle tak naprawdę. Podobał się filmik, bardzo prosty, zwięzły. Powiedziałem to, co było najważniejsze. O cenie wiecie. Każdy może się wypowiedzieć, czy miał podobny problem. Na pewno, jeżeli dojdzie do jakiejś nieszczelności większej, no to wyjdzie usterka, błąd silnika, ewentualnie wyrzuci, że coś od turbiny. W komputerze zobaczycie więcej. Zazwyczaj to usterka silnika, brak mocy i tym podobne sprawy. Więc to jest najczęstszy taki błąd. Kolejny, który powoduje, że turbo dostaje po dupie, tak więc na to trzeba zwrócić uwagę, turbo doładowani użytkownicy. Tyle, ja pędzę, idę, jeszcze parę rzeczy mam do pozałatwiania. Miłego dnia, trzymajcie się, moi drodzy użytkownicy. Z fotowoltaiki, pomp ciepła, za niedługo też coś będzie, dlatego sayonara, do usłyszenia, cześć, hej.